Kolejnym takim elementem zaopatrzenia Bożego, elementem, który jest na nas, dla nas w stanie zrobić bardzo dużo, jeśli go dobrze pojmiemy, jest wdzięczność. Bo wdzięczność przyciąga bogactwo. To jest rzecz, która też dla wielu ludzi jest nieznana, a nawet jeśli ją znają, to jej w wielu przypadkach nie praktykują. Ludziom się wydaje, że mogą nie być wdzięczni. Uważają, że wdzięczność to jest coś takiego ekstra, że bycie wdzięcznym to jest się za coś, nie wiem, chyba za uratowanie życia komuś. Ale wdzięczność, ona jest jakby spójna z bogactwem, z zasobnością materialną. Naprawdę, to wiecie, wszystko się przyciąga według swojego rodzaju, pamiętajcie. I używając określonych narzędzi przyciągniemy określone rzeczy. Nie używając tych narzędzi nie przyciągniemy tych rzeczy, bo one się nie przyciągną. Nie przyciągniesz, kurczę, elementem jakimś czegoś, z czym ten element nie jest spójny, nie ma wspólnej energii. A wdzięczność z bogactwem ma wspólną energię. Psalm 95,2 jest napisany tak, przystąpiwszy z dziękczynieniem przed Jego oblicze. Dlaczego z dziękczynieniem przed oblicze? Ludziom się wydaje, no okej, okay, jestem wdzięczny Bogu, natomiast nigdy nikt nie rozpatruje, czy może nie to, że nigdy, nie wiem, czy nikt nie rozpatruje, bo to przypuszczam, że rozpatrują to ludzie, ale ja osobiście w swojej historii znam mało ludzi, którzy rozumieją dogłębnie fakt, że komunikacja z Bogiem, z tą istotą, ona, gdy nie ma tam wdzięczności, to ta komunikacja nie może zajść prawidłowo. Żeby to dobrze zrozumieć, Bóg w pewnym sensie nie komunikuje z osobą niewdzięczną. Nie dlatego, że On tego nie chce zrobić, ale Bóg nie potrafi robić tego rodzaju rzeczy. Nam ludziom się wydaje, że to jest możliwe, żeby komunikować bez wdzięczności, że ktoś ci nie jest wdzięczny i ty robisz. I oczywiście ty będziesz do pewnego czasu wykonywał pewne działania, mimo że ktoś nie będzie ci za to wdzięczny. Rozumiesz? Ale zauważysz bardzo szybko pewną rzecz, że zacznie ci brakować, rozumiesz, energii do tego. Że jeśli ktoś nie będzie ci dziękował za to, co ty robisz, nie będzie ci wdzięczny za to, co ty robisz, to ty zaczniesz zauważać, że ty się wypalasz. Ty pociągniesz tak rok, ty pociągniesz tak drugi. Nawet całe życie możesz robić te rzeczy. Tu nie o to chodzi. Bo jak jesteś człowiekiem odpowiedzialnym, to będziesz coś robił całe życie. Natomiast zobaczysz w pewnym momencie, że ty w ogóle nie masz radości zrobienia tej rzeczy. Ty nie jesteś zadowolony, ty wykonujesz mechanicznie te sprawy. Mechanicznie. Dlatego na przykład w związku, w związkach małżeńskich ludzie uważają, że jak się powiedziało komuś na ślubnym kobiercu, że się go kocha, to się potem mu nie mówi, bo on wie. Bo on wie, że kocha. Prawda? Ale no po co będę mówił ją, że ją kocham? Ja mówię, bo to jest struktura energetyczna, klocku. Struktura energetyczna. Wdzięcznością pobudzisz tamtego człowieka. Jak tego nie zrobisz, to tamten człowiek będzie mechanicznie wykonywał różnego rodzaju obowiązki. Wdzięczność musicie zobaczyć jako energię. Musicie zobaczyć wdzięczność jako informację energetyczną. Wy nie możecie widzieć tej wdzięczności tak na takim poetyckim poziomie dziękuję Ci. Sformułowanie dziękuję Ci, Panie Boże, to nie jest poetycki zwrot.
To nie jest romantyczna informacja. Dziękuję Ci, Boże, tak? To jest substancja energetyczna, która dochodzi przed boski tron. To jest kabel, po którym idzie informacja. Rozumiecie? Światłowód. Dlatego jest napisany, to już psalmista o tym wiedział tysiące lat temu, przystąpiwszy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, że przed Boga się przychodzi z dziękczynieniem. Bóg to jest istota, która wszystko stworzyła i wszystko utrzymuje przy życiu swoim słowem. Podchodząc do Boga, aby z Nim się skomunikować, można jedynie podejść za pomocą wdzięczności łamane przez dziękczynienie, bo to jest to samo. Wdzięczności. Ktoś, kto nie jest wdzięczny Bogu, nie komunikuje się z tym Bogiem, chociaż jemu się wydaje, że on się komunikuje. Słyszę, Bóg do mnie mówi. Powiem wam coś, Bóg z niewdzięcznymi nie rozmawia. Niewdzięczne umysły nie słyszą Boga. One coś tam słyszą. Wiecie, ludzie ciągle coś słyszą, bo wszystko ma swój głos. O tym mówi list do Koryntian. Wszystko mówi. I w nas też wszystko mówi. Wszystko w nas mówi. Tylko to, że wszystko w nas mówi, to nie oznacza, że to jest Bóg. Bóg odpowiada tylko na wdzięczny umysł. Tylko. Dlaczego? Bo on tak też na takich parametrach działa. To nie jest, że on nie chce. Ktoś powie, o, bo Bogu potrzebne jest moje dziękczynienie. Bogu jest niepotrzebne twoje dziękczynienie. To w ogóle Bóg nie rośnie, bo ty mu dziękujesz. Bóg się nie podnosi, bo ty mu dziękujesz. Nie. Chodzi o to, że on jest stworzony, bo jest komunikat jego, komunikat zwrotny, on jest stworzony tak, że odpowiada tylko na wdzięczność. Wdzięczność to jest nadajnik, rozumiesz, komunikat boski z powrotem, to wychodzi z tego odbiornika. To się łączy, bo to jest jedna struktura energetyczna. Dlatego bardzo was proszę, pamiętajcie o tym, jak będziecie oglądali wdzięczność i jak dalej będziecie słuchali tego, o czym mówię. Więc do Boga przychodzimy z wdzięcznością. Jak przychodzimy do Boga bez wdzięczności, tak, to nie przychodzimy do Boga. To jest w naszej wyobraźni tylko przyjście do Boga. I to są nasze pobożne życzenia pod tytułem ja chcę usłyszeć głos Pański. Jak ty chcesz słyszeć głos Pański, jak ty jesteś niezadowolony z Boga? A ja nie jestem niezadowolony z Boga. Ja mówię, jak jesteś niezadowolony z Boga, jak właśnie jesteś niezadowolony z jakiegoś elementu życia? A zgadnij, skąd ono pochodzi. No zgadnij, skąd masz życie. No zgadnij. Kto cię, kurcze, ulepił i pchnął w tą rzeczywistość, abyś żył? No Bóg, no tak. Czyli jak jesteś niezadowolony z dzieła Pańskiego, to jesteś niezadowolony ze Stwórcy. Więc nie mów, że jesteś wdzięczny. Nie mów, dziękuję Ci, Panie Boże, ale jestem wkurzony na dzieci, naprawdę. Dziękuję, uwielbiam Cię, Panie Boże, ale mąż to mnie tak wpienia, że nie pytaj. Rozumiesz, o co chodzi? Uwielbiam Cię, Panie Boże. Nie uwielbiasz Pana Boga. Nie wiem, co robisz w tej głowinie swojej. Jak te synapsy tam ci kurcze się ciubią ze sobą i co ty tam powstaje w tej głowinie twojej. Nie wiem. Każda głowina to jest odrębny kosmos. Rozumiecie? Tyle, ile nas tutaj siedzi, tyle kosmosów mamy. Nam tam wszystko lata w środku, piszczy, trzeszczy, każdemu z inną częstotliwością. Wiecie, o co chodzi? I to się nazywa indywidualizm. Ogólnie. Te trzaski, kurczę, u każdego inne, tak? Chodzi o to, że tylko z wdzięcznością, do Boga tylko z wdzięcznością. Tylko z wdzięcznością. Dlatego ludzie, którzy w ogóle inaczej chcą to robić, to oni porażki mają notoryczne. To jedyna poprawna duchowo forma. Jedyna poprawna duchowa forma to jest wdzięczność. Cały proces budowania duchowego, mentalnego i materialnego bogactwa można podsumować jednym słowem wdzięczność, czyli jestem wdzięczny za. I tutaj wymienia się wszystkie elementy życia. Wdzięczne myśli w zamian za otrzymywane dobra. To modlitewny fundament. Wdzięczne myśli za otrzymywane dobra. Wdzięczne myśli, że masz wodę w kranie.
wdzięczne myśli, rozumiesz, że nie musisz wyjść na tą ulicę tutaj i rozglądać się w prawo i w lewo, czy ktoś ci nie przywali, kurczę, człowieku, z kałacha. Wdzięczne myśli, że masz nogi. Zastanowiłeś się dzisiaj nad tym, masz nogi. Masz nogi, posiadasz oczy. Możesz iść do pracy. Narzekasz na pracę? Możesz do pracy iść, bo masz nogi. Są ludzie, co nie mają nóg. I on się nie zastanawia nad tym, do jakiej pracy on pójdzie. Wiesz, o co mi chodzi? On się nie zastanawia. To jest poza jego percepcją, do jakiej pracy on pójdzie, bo on nie pójdzie, bo on nóg nie ma. Ty masz nogi. Rozumiesz? Nie masz raka. Żyjesz w kraju, gdzie, kurczę, człowieku, możesz mieć kościół w centrum w ogóle stolicy. A ludzie nie zwracają uwagi na takie rzeczy. Łatwo jest ludziom wymieniać negatywne rzeczy w ich życiu i koncentrować swoje umysły na tych negatywnych rzeczach. Łatwo jest to zrobić ludziom. A potem się dziwią, jak to się dzieje, że dobra do mnie nie docierają. Dlaczego nie docierają do ciebie dobra? Bo ty jesteś niewdzięcznik. Bóg jest źródłem dobra, wszelkich dóbr. To twórca wszelkich dóbr. To w Nim są zawarte wszystkie dobra. Wszystkie dobra duchowe, mentalne, materialne. Wszelkie dobra są w Nim. I teraz, jeżeli ty nie masz wdzięcznej postawy, nie jesteś człowiekiem wdzięcznym, to jak ty sobie wyobrażasz, jak ty z tej struktury, która w ogóle odpowiada tylko wdzięcznością, bo jak w ogóle jest napisane, że przed jego tron się przychodzi z wdzięcznością, jakim sposobem ty chcesz uzyskać te dobra? A rozumiesz, o co chodzi? Człowiek winien być wdzięczny za to, że się urodził w ogóle. Taka podstawa, takie podkreślenie, za co ja mam być wdzięczny? Ja mówię, że żyjesz. W ogóle, ale co to za życie? Ty, co to za życie? Ostatnio usłyszałem ciekawy tekst, na faktach rzecz. Człowiek pracował w Wielkiej Brytanii w takiej fundacji, która miała tak zwany telefon zaufania. I zadzwoniła tam kiedyś pewna osoba do tego człowieka i mówi, że chce się zabić. Człowiek miał poczucie humoru, pracował tam długo, miał po prostu potężne doświadczenie też życiowe. Miał poczucie humoru, więc mówi do tej osoby, no może w ogóle zmieniłabyś plany, nie? Może byś się nie zabiła, no nie? A mówiła, w ogóle dlaczego chcesz się zabić? A ta osoba mówi, bo moja rodzina twierdzi, że mój stan zdrowia jest tak zły, że jak się wybiorę do jakiejś tam mojej kuzynki do Ameryki, to umrę, no nie? A ten mówi, no i co? I ona mówi, no i ponieważ nie mogę tam pojechać, to chcę się zabić. A mówi, no ale powiedziałeś, że oni powiedzieli, że jak pojedziesz, to umrzesz, więc mówi, w zasadzie co ci zależy, nie? Mówi, chyba właściwie o to ci chodzi, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Zwolnili go z pracy. Zwolnili go z pracy. Rozumiem, o co chodzi. Oczywiście kobieta po tym sygnale po pierwsze się nie zabiła, po drugie, kurczę, rozumiesz, uruchomiła swoją wiarę, wyzdrowiała i pojechała do kuzynki do Ameryki. No nie, to jest w ogóle zwrot z tamtej strony. Ale o co chodzi? Ten człowiek pokazał jej, czym jest wdzięczność za życie. Zwrócił jej oczy na życie. Rozumiesz? Na życie. Bądź wdzięczny, że ty żyjesz w ogóle. Ja pomijam wszystkie inne sprawy. Ty żyjesz. Spójrz w lustro dzisiaj wieczorem. Jesteś na tym świecie. A mogłoby cię w ogóle nie być. Rozumiesz, o co chodzi? Biorąc pod uwagę stan psychiczny obydwojga moich rodziców, to jest wielce prawdopodobne, że mogłoby mnie tu nie być w ogóle. Bo tam naprawdę musiały nastąpić pewne zbiegi okoliczności, rozumiesz, że ja tu zaistniałem. I to jest chyba jakieś boskie dotknięcie tego w ogóle całego incydentu. Moja matka i mój ojciec, że oni się w ogóle spotkali, że to dwie różne planety, kurczę, wiesz, o co chodzi, człowieku, rozumiesz? Nieskazitelna księgowa, kurczę, rozumiesz, i pijany marynarz. No, rozumiesz, o co mi chodzi. To w ogóle...
Gdybyś się nie urodził, to nie doświadczyłbyś wszystkich pięknych momentów życia. W ogóle zastanawiałeś się kiedyś nad tym, się mało chrześcijan zastanawia. Gdyby cię nie było, nigdy nie dowiedziałbyś się, czym jest blask gwiazd. Nigdy nie poczułbyś chłodu wody. Nigdy byś nie zobaczył, czym jest w ogóle piękność codzienności. Nie dostrzegłbyś tego. Nic byś nie widział. Kurczę. Nic. Ty dzisiaj w ogóle żyjesz i wybierasz sobie to, co jest dobre, a co złe. A masz pojęcie, co się dzieje, kiedy cię nie ma? Ty dzisiaj masz możliwość wybierania. Ale jak kogoś nie ma, to nie wybiera. Ten człowiek nie istnieje, nie ma bytu takiego, a ty jesteś. Ja się nauczyłem być wdzięczny Bogu za mnie. Ja jestem głównym elementem swojego dziękczynienia w życiu. Ja jako ja jako człowiek, ja jako Artur, ja jako istniejący byt na tej ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? W ogóle, że ja jestem, to jest jakaś wypadkowa, w ogóle jakichś miliardów wątków. Zastanowiłeś się kiedyś nad tym? Żebyś ty taki był, to jakieś miliardy wątków musiały nastąpić. Jak te pokolenia się spotkały w ogóle twoich rodzin? Gdzie to się zeszło? Jak to do siebie doszło? Skąd to się znalazło? To przyjechało z jednej strony Polski, tamto z drugiej, to się gdzieś spotkało po drodze. Rozumiesz? Ludzie nie myślą o tym, o, po prostu jestem. Nie tak po prostu. Nie jesteś tak po prostu. Jesteś wynikiem miliardów wątków. Może trochę szacunku dla siebie. I może trochę wdzięczności dla Stwórcy. Może odrobinę uszanujmy siebie jako unikalne produkty i może bądźmy wdzięczni Bogu za ten unikalny produkt. Może tak, a może z tej strony podejść, a może się to okazać genialna droga do bycia szczęśliwym. Genialna droga, a nie droga usłana narzekaniem o każdy element, który dotyka twojego życia. Tego za mało, tam za krótko, tu za bardzo, a tam nie za bardzo. W imię czego? Proces bogacenia się wygląda tak. Po pierwsze, akceptacja istnienia nieskończonej inteligencji, od której wszystko pochodzi. Po pierwsze, akceptuję, że taka nieskończona inteligencja w ogóle jest. Czasami się ludzie zastanawiają nad takimi rzeczami. To jest niesamowite. Wierzący ludzie się zastanawiają tak. Czy to jest na pewno możliwe? Czy to się może stać? Ludzie wiary tak robią. A czy na pewno? Ja mówię, posłuchaj. Ty jesteś świadomy, że Bóg to jest nieskończony intelekt? Czy ty w ogóle sobie go wyobrażasz jako co? Co to dla ciebie jest Bóg? Starzec z brodą, z aureolą. Nie wiem, co to jest dla ciebie Bóg. Jak ty byś go określił, Boga? Do czego ty byś go w ogóle porównał? Michał Anioł, kiedy robił swoje malowidła w Kaplicy Sykstyńskiej, on przyglądał się kiedyś jego malowidłom, to w ogóle jest ciekawa postać. Pamiętacie ten obraz Boga i Adama, którzy tam paluszkami dotykają? A czy pamiętacie kształt tego tła, w którym jest ten Bóg? Czy nie pamiętacie tego? Ten obłok, tak. Pamiętacie to? W jakim to jest kształcie? Ruszcie, bo jak ktoś pamięta, to przypomnij sobie. Czego? Nie, też nie. Mózgu. Przyjrzyj się na to. Michał Anioł to był prorok. To był prorok. To jest grube. Tak, ta cała chmura, w której jest, to jest mózg. To jest obraz mózgu człowieku. Ktoś powie, przypadek. Nie ma problemu. Nie ma problemu.
przypadek. Rozumiesz? Przypadek. Akceptacja istnienia nieskończonej inteligencji, od której wszystko pochodzi. Nieskończony intelekt. Nieskończony intelekt. Rozumiecie? Nieskończony intelekt, od którego wszystko pochodzi. Pochodzi każda rzecz, która była, jest i nastąpi w twoim życiu. Każda rzecz. Po drugie, wiara w to, że ta inteligencja odpowiada na twoją każdą myśl. Czy ty wierzysz, że ta inteligencja na twoją każdą myśl odpowiada? Rozumiesz, o co chodzi? Na każdą myśl. Że powstaje w tobie jakiś koncept, nie wiem, muszę zmienić pracę. Taki koncept sobie powstał. Czy ty wierzysz, że w tym momencie ta nieskończona inteligencja odpowiada informacją zwrotną na tą myśl pod tytułem mam dla ciebie tą pracę, to będzie dobra praca, tak? Idź po tą pracę, ta praca na ciebie czeka i tak dalej. Czy ty w to wierzysz w ogóle? Czy ty masz coś takiego, że każda twoja myśl natychmiast koresponduje energetycznie, tak? Z tym wielkim intelektem, z tym potężnym komputerem. Czy ty w to wierzysz? Czy dla ciebie życie polega na tym, że muszę to wyrwać teraz, człowieku, że życiu z pyska? Muszę się natrudzić, muszę się zapocić, muszę się zarżnąć. Czy ty wierzysz, że on jest dobry? Czy ty wierzysz, że on jest dobry? Że jak ty pomyślisz o czymś, to to koresponduje z nim. Czy ty w to wierzysz? To jest, bo, rozumiesz, o co chodzi? Bo to jest na przykład moja wiara. Ja wierzę w takie rzeczy. Ja się nie zastanawiam nad głupotami. Dzisiaj napisałem artykuł w ogóle o tym, kim prorok nie jest. Ludzie idą do proroków i chcą, nie wiem, czegoś od proroka chcą. Co mam robić? Jak mam żyć? Gdzie mam pójść? Proszę ciebie. Wiesz, o co chodzi? Wsadzili tych proroków w miejsce fałszywych proroków i przyjmują od nich fałszywe perspektywy prorocze i wszyscy są, kurczę, ukontentowani, a najbardziej diabeł. Że nie myślą o tym, że są połączeni z nieskończonym intelektem, z nieskończoną inteligencją, z potężnym umysłem, odpowiadającym na ich wszystkie potrzeby. A po trzecie, okaż wdzięczność tej inteligencji za dobra, które od niej otrzymujesz. To są proste rzeczy. Po pierwsze, kto przychodzi do Boga, to musi uwierzyć, że On jest. A dwa, tak, że jest dobry. I co teraz robię? Co ja mam do roboty teraz w tym układzie? Okazać wdzięczność. Wdzięczność. I ludzie tego nie robią. Wiecie, ludzie jakieś szukają takich mostów między tymi rzeczami. Okej, no ja wiem, że jest Bóg. Okej, wiem, że jest dobry. Rozumiesz? Doszedłem sobie do tego długą drogą, a teraz no nie wiem właśnie, no nie wiem, co mam dalej robić. W ogóle okaż wdzięczność. Zobaczysz, co to w ogóle jest za historia. Okaż wdzięczność. Okaż wdzięczność. Ludzie, to nie jest intelektualna zajawka pod tytułem, że jeżeli wierzysz, to dziękuj za to, że już to masz. To tak brzmi teologicznie fajnie. Dziękuj za to. Tylko wierzcie, że otrzymaliście, a stanie się wam. Ludzie to tłuką, ale oni nie rozumieją, co tłuką wielokrotnie. Okaż wdzięczność. Okaż wdzięczność wewnętrzną. Uruchomij wewnętrzny system wdzięczności. Za to, że masz to, o co wierzysz. Uciesz się z tego, zrób bal, kup sobie pizzę, nie wiem, co zrób. To powie, co ty za bal masz? Bo ja mam, a co masz? To, o co wierzę. I to jest dzisiaj moje święto i ja chwalę za to mojego Pana. Chwalę Go za to, chwalę Go za to. Rozumiesz, o co chodzi? Chwalę Pana za to. Halleluja. Chwalę mojego Boga za to. Wywyższam mojego Boga. I rozumiesz, o co chodzi? I to nie polega na tym, że stoi się jak kołek, proszę ciebie, i się mówi chwała ci, chwała ci, chwała. Człowieku, o wiele lepiej by było naprawdę, gdybyś zrobił gest proroczy, poszedł do knajpy, kupił sobie w ogóle michę pierogów. Rozumiesz, o co chodzi?
Wbił sobie chorągiewkę, kurczę, chwała Jahwe. Rozumiesz, w tą michę pierogów i to opieprzył, rozumiesz, ażbyś nie mógł się ruszać. To by było wdzięczność. Bo jest napisane jak wół, że raz w roku pójdziesz i będziesz świętował przed Panem, a będziesz na to odkładał dziesięcinę przez cały rok. Prawo Izraela było takie. Jedna dziesięcina szła dla kapłana, a druga dziesięcina miała iść na balety. I to był obowiązek każdego w ogóle Żyda, żeby zrobić imprezę, kurczę, raz w roku taką, że nie pytaj. Rozumiesz? Na cześć Pana, wychwalając Go, wywyższając Go, okazując Mu wdzięczność. Ludzie myślą, że w ogóle uwielbienie Boga to jest to, że przyjdzie w niedzielę i on w ogóle krzyczy dla Boga halleluja, halleluja. Nie, bo jeżeli on nie ma w sercu wdzięczności, jeżeli w środku on się martwi, jeżeli w środku on narzeka, jeżeli w środku on cały czas cierpi, to lepiej, żeby on stąd wyszedł i poszedł na tą pizzę. Bo to nie jest wdzięczność. Bo on musi zrobić coś ze sobą. On musi mieć wdzięczne myśli. Wdzięczne myśli. Wdzięczne myśli. Rozumiesz, o co chodzi? Wdzięczne. Dziękczynne. Okazujące, kurczę, rozumiesz, realną wdzięczność wewnętrzną tej istocie, która odpowiada na każdą naszą myśl. To się nazywa, ktoś powie, zdarzyło się, że westchnąłem do Boga, coś się stało. Co to jest westchnienie do Boga? Ty po prostu o czymś pomyślałeś. Myśl w tobie nastąpiła. Myśl. I ta myśl, rozumiesz, przez twoją wiarę połączyła się z nieskończonym intelektem, który jest w twoim duchu. I nastąpił manifest. Ktoś powie, nawet nie powiedziałem, nie musiałeś. Wystarczyło, że pomyślałeś. Ale zrobiłeś to w sposób wdzięczny. Miałeś dziękczynienie w swoim sercu, gdy o tym myślałeś. Byłeś pewny, że tak się sprawy mają. Nie podważałeś w sobie dobroci tego Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Nie podważałeś, a ludzie podważają dobroć Boga, a potem się spodziewają, że jakoś napłyną do nich dobra. Jak napłyną do nich dobra? Jak Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, jest przez ciebie na początku od razu dyskredytowany. Bo jestem niezadowolony. Niezadowolony jestem. Niezadowolony jestem z pracy, nie wiadomo, zadowolony z kolegów, z koleżanek, niezadowolony z żony, z męża, niezadowolony ze swojego ciała, niezadowolony ze swojego umysłu, jestem w ogóle niezadowolony. Wiesz, o co chodzi? Niezadowolony on jest. Ale chwała Ci, Boże, że jesteś. No tylko go wziąć w mordę strzelić. Wiesz, o co chodzi? Cóż za hipokryta? Cóż za oszust? Oszust! Powinien iść do domu, stać przed lustrem i powiedzieć: tak, jestem kłamcą wierutnym. Zmiłuj się nade mną, oszustem, Panie. Zmień mnie w innego człowieka. Zmień mnie w wdzięcznego człowieka. Zmień mnie z tego oszusta w wdzięcznego człowieka. Pomóż mi, Duchu Święty, być wdzięcznym człowiekiem, bo jestem kłamcą. Bo narzekam, bo się martwię i mówię: chwała Bogu. No to za co? Bo nie rozumiesz, że jest się wdzięcznym za coś? Dziękujemy za coś. To za co chwała Bogu? Że co? Że co chwała Bogu? To się nie lepi. Rozumiecie? Nie próbujcie lepić dwóch rzeczy, które się ze sobą nie skleją. But mi się rozkleił. Mówię, skleję but. Miałem klej do klej na kleju było napisane klej do butów. Nie, był klej do butów. To sobie myślę, to jest to, co jest mi potrzebne. Mam rozklejony but i potrzebuję go skleić. I mam klej do czego? Do butów. Użyłem, no nie? Za cholerę się nie skleiły. Rozumiesz, o co chodzi? Bo to nie ma znaczenia, co tam było napisane. Wiesz dlaczego? Chodzi o istotę tego kleju. Ten oszust, który wyprodukował ten klej. Rozumiesz, o co chodzi?
On ma w dupie to, czy ktoś naprawdę ma rozklejony but. Wiesz, o co mu chodziło? O sprzedanie kleju, który nie jest do butów. To nie jest klej do butów. Czemu ja to wiem? Bo nie skleił mojego buta. A ja miałem dziadka szewca. A ja wiem, jak się, kurczę, rozumiesz, najpierw trzeba papierem ściernym wyczyścić, a potem trzeba to, kurczę, rozumiesz, żeby się, no jak to się, no, jako zmatowić w ogóle spirytusem, czy jakkolwiek, osuszyć w ogóle. Ale to nie był klej do butów. Choć było napisane klej do butów. Wielu chrześcijan w ogóle ma sztandary, w ogóle halleluja, halleluja, ale w środku nie ma halleluja. W środku jest, nie jestem zadowolony, jest mi przykro, jest mi źle, jest mi trudno, ile to jeszcze będzie trwać. Rozumiesz? To są oszuści. I trzeba oszustwo nazwać oszustwem. Nie można pokutować z czegoś, jeśli się tego nie uzna za grzech. Nie można myśleć, że ci oszustwo przeminie jak grypa. Nie przeminie ci oszustwo. Możesz być najwyżej jutro większym oszustem. Rozumiesz? Większym hipokrytą możesz być jutro. Dzisiaj jeszcze sobie 42 razy, proszę ciebie, ponarzekasz, a jutro powiesz z rana halleluja. Czemu wstałeś rano i się dobrze czujesz akurat? Bo jesteś wyspany. To ci halleluja przyszło do głowy. Rozumiesz? Bo się nauczyłeś dziwnego słowa, które nic nie znaczy w twoich ustach, ponieważ co? Nie masz wdzięcznego serca. Rozumiesz? Bo już przy śniadaniu narzekasz nad swój los. Że masz za mało, że masz za daleko do pracy, że masz z tym problem, że masz z tamtym problem. Nie ma w środku kleju do butów. Jest tylko napis na zewnątrz. Klej do butów, a but dalej rozklejony. Wiesz, o co chodzi? But rozklejony. Wdzięczność to prawo. Musisz się mu podporządkować, jeśli chcesz coś osiągnąć. Jeśli tobie zależy, żeby coś osiągnąć, to tak. Bo wiecie, te nauczania, też, które teraz robię, one nie są po to, żebyśmy posłuchali tego, tylko żebyśmy to zastosowali. Bo jeśli chcesz osiągnąć coś, zależy ci na szmalu. W ogóle, jeśli tobie zależy na szmalu na przykład, to musisz zacząć być wdzięczny. Ja nie wiem, czy prościej mogę ci to przekazać. Chcesz mieć pełny portfel, pełne konto, zacznij być wdzięcznym człowiekiem, bo inaczej będziesz pusty w ryj. Rozumiesz to? A jak nawet coś zdobędziesz, to ci to przeleci przez palce. Przyjdzie złodziej, ci to ukradnie. Nawet nie będziesz wiedział, jak to, przecież zarabiam tyle, a dalej nie mam. No bo zbierasz do pustego wora. Do pustego wora. Bóg mówi, już nie pamiętam, u Amosa, czy tam w innej księdze, czy tam Ageusza, nie wiem, mówi, czy wy w ogóle widzicie, jak wy żyjecie? Jecie, a jesteście głodni. Pracujecie, a nie macie. Tak jakbyście do pustego worka wrzucali. I prorok pyta, dlaczego tak jest? Ano dlatego, że dom Pana leży w gruzach. Dla nich dom Pana to była część ich kultury. O, dom Pana. A, są ruiny naszcze. To był dom Pana. Należało go odbudować. Prorok mówi, zamiast gderać, idźcie w góry. Nazbierajcie drewna. Odbudujcie dom Pana, a wtedy zobaczycie, czy nie ugnę nieba. Trzeba słuchać proroków. Prorok jest jak dziennikarz. To dziennikarze. Prorocy to święci dziennikarze. Recenzujący rzeczywistość zgodnie ze słowem Pańskim. Wszyscy mówią coś, a prorok mówi, to jest takie. I oni się zastanawiali, dlaczego jesteśmy puści? Czemu nam się nie udaje? Czemu nie dajemy rady? Prorok przychodzi, wyjaśnię, już tłumaczę. Bo dom Pana leży w gruzach. Nie jesteście wdzięczni. Olewacie ten temat, olewacie temat wdzięczności. To nie macie, jesteście puści, bo nie jesteście wdzięczni.
I Kościół dzisiaj w ogóle w wielu przypadkach nie jest wdzięczny. Nie cieszą się. Nie cieszą się z różnych rzeczy. Nie cieszą się, że, kurczę, ludzie, nie wiem, jest tutaj, nie, ten budynek jest, nie? W ogóle ludzie, żeby poczuli 10% więcej wdzięczności, to by tutaj zadbali o każdy fragment. Jakby zobaczyli, że tam coś odstaje, to by przyszli i powiedzieli tam, Norbert, Tomek, słuchaj, tutaj coś odstaje, to trzeba było zrobić. Ile to kosztuje? Można to zapłacić trzeba jakoś, może coś tu zrobić, może ja nie wiem co, kurczę, zobacz, mówię, może to ustawić, może tamto, może kurczę, może rurę tutaj jakąś trzeba zakleić, czy coś zrobić. Chodziliby tutaj, by patrzyli. Rozumiesz, o co chodzi? Ale jak człowieka gówno obchodzi wdzięczność, mówię, o, mam kościół. Wiesz, o co chodzi? Tak samo jak na ulicy, o, mam kraj, nie strzelają. Ha, 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 nie strzelają do mnie. Mam wywalony. I on ma wywalony na to. On nie przyjdzie do Boga i nie powie, Boże, ja Tobie tak dziękuję, że tutaj nie lata jakiś debil z maczetą i nie chce mnie ogolić, no. Zabierając mi kurcze trampki i odbierając życie przy okazji. On nie powie takiej rzeczy, bo on mówi, to jest normalne. Co jest normalne? Normalne, że żyjesz w dobrym kraju, że cię nikt nie ściga, że możesz sobie wyjść na ulicę i głosić Chrystusa, to jest normalne, uważasz, w dzisiejszych czasach? Że sobie chodzisz po Warszawie i nikt cię nie zgwałci? To jest normalne? Ludzie się przyzwyczaili do dobrobytu i zapomnieli, że to dar. Tak się funkcjonuje Kościół. Rozumiecie, o co chodzi? Nowożytny Kościół. A coś tam się tylko wydarzy, kurczę, gdzieś ktoś kogoś dotknie palcem. Człowieku, no. On od razu zapomina, że żyje, że ma nogi, że żyje w kraju, gdzie nie strzelają, gdzie ma, że ma kościół, że ma przyjaciół, że ma... Ten zapomnia, bo ten go dotknął go i powiedział, brzydalu, ty brzydki. Nie podoba mi się twoja fryzura, już się załamał. On przychodzi, pastorze, ja muszę porozmawiać z tobą. O czym? Tu nie ma miłości jednak. Powiedzieli, że moja fryzura nie podoba. Ja powiem, też mi się nie podoba. No co? A dlaczego mi się ma... A przepraszam, a dlaczego twoja fryzura ma mi się podobać? Nie rozumiem. Przecież ty nie masz mandatu do tego, że moje... Ty nie masz mandatu do tego, żeby mi się podobała twoja fryzura. Jak ty to ukleiłeś w ogóle? Twoja fryzura ma się podobać tobie. To jest dobrze uklejone. Rozumiesz, o co chodzi? I pewnie znajdziesz też jakichś fanów twojej fryzury. Rozumiesz, o co chodzi? Ale spotkasz też hejterów, którzy powiedzą, w ogóle brzydka jesteś. Ty i twoja fryzura. Rozumiesz, o co chodzi? Masz do tego pełne prawo. A ty powinieneś być wdzięczny, że masz nogi. I że ci nie ścieli bani i masz na czym fryzurę nosić. Za to powinieneś dziękować Bogu. Boże, dziękuję ci, że mam głowę i mogę mieć fryzurę. Że nie mieszkam w Arabii Saudyjskiej, że za te głoszenie na ulicy nie podeszło kilku smutnych w ogóle facetów, człowieku, rozumiesz, w turbanach i mnie ścieli tam, kurczę, przy tym autobusie przed pałacem. Na przykład. I mam fryzurę i teraz jest do fryzjera i zobacz, jakie dziękczynienie jest. Boże, ja cię uwielbiam za tego fryzjera. Wchodzę, podchodzi fryzjera, w rękę całujesz. Mówi, niech pani... Co pani zrobi? Co pani uważa? Co pani uważa w ogóle? A to pani taka szczęśliwa? Pani tego nie zrozumie. Ale to by w ogóle zmieniało życie ludzi, bo wdzięczność zmienia życie ludzi. Trzeba się troszkę tylko nad tym zastanowić. Troszeczkę w ogóle zweryfikować swoje myślenie. Człowiek się przyzwyczaił do narzekania, przyzwyczaił się do w ogóle plądrowania swoim narzekaniem swojego umysłu, a potem dlaczego ja jestem pusty jak bęben turecki? No jak możesz być niepusty, człowieku? Do takiego czegoś nic nie napłynie z tego źródła bogactwa. Rozumiesz? Bo tam tama stoi. Rozumiesz? Tama tam stoi. List Jakuba 4,8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Chcesz, żeby się Bóg do ciebie zbliżył? Musisz się do Niego zbliżyć.
Ludzie w ogóle myślą, że Bóg to do nich przyjdzie, się do nich zbliży. Ja mówię, nie rozumiesz zasady. Bóg się do ciebie nie zbliży, jeśli ty najpierw nie zbliżysz się do Niego. Żyjemy w epoce nowego przymierza. Obowiązują nas zasady Boże. Zasady nowego przymierza. To są zasady ruchu drogowego. Rozumiesz, o co chodzi? Musisz się zbliżyć do Boga. Jak się do Boga zbliżysz? Czytałem wcześniej. Z dziękczynieniem. Nie jesteś wdzięczny, Bóg się do ciebie nie zbliży. Rozumiesz? Nie takie fluidy wydzielasz. Ty coś innego wydzielasz z siebie. Rozumiesz? Potem się chodzi skunks i czuje się samotny. Czemu ja jestem taki samotny? Wiesz, o co chodzi? Pomyśl, skunksie, czemu jesteś taki samotny. Po prostu rozważ. Czemu jesteś samotny? Do Boga zbliżasz się poprzez wdzięczność Mu okazywaną. Tak się zbliżasz do Boga. Tak się zbliżasz do tego źródła. Tak się zbliżasz do źródła wszelkiej obfitości. Tak się zbliżasz. Ponieważ wszystko, co zakopujesz w swoim umyśle, znajdzie w końcu swoje ujście w życiu. A zatem będąc wdzięcznym, sprawisz, że ten świat będzie odpowiadał wdzięcznością dla ciebie. Jeżeli ty zakopiesz wdzięczność, te ziarno wdzięczności złożysz w sobie, będziesz nim żył, ono będzie w tobie rosło, będziesz przyciągał wdzięczność z zewnątrz. Wdzięcznych ludzi przyciągniesz do siebie. Nie przyciągniesz hejterów, właśnie przyciągniesz fanów. Kim są fani? To są wdzięczni ludzie za to, że jesteś. Rozumiesz, o co chodzi? Wdzięczni ludzie. Rozumiesz? Są, bo ty będziesz pełen tej wdzięczności. Ty ściągniesz tych ludzi do siebie. No ludzie, no nikt nie chce, kurczę, otaczać się, kurczę, wrogami. Nikt nie chce się otaczać hejterami. To nikt tego nie lubi, no. Ja nie wiem, no kurczę. No masz do wyboru iść do środowiska, które cię będzie lubić albo nie lubić. No gdzie pójdziesz? No pójdziesz tam, gdzie cię lubią. No to jest normalny, zdrowy umysł. No tylko jakiś psychol pójdzie tam. Nie lubią mnie, tutaj pójdę. W mordę dostanę, ale będzie power. W ogóle człowieku. Super wieczór. Nikt tak nie lubi. Ale musisz czymś przyciągnąć. Chcesz, żeby ludzie byli wdzięczni, żebyś miał wokół siebie wdzięcznych ludzi, ludzi, którzy będą dostrzegać na przykład twoje pozytywne rzeczy, twoje pozytywne cechy. Będą ci dziękować za to, co robisz. Nie będą przechodzić mimo twojej osoby. No to musisz być pełen wdzięczności, bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Rozumiesz? Jak jesteś człowiekiem, który nie jest wdzięczny, to będą się pojawiać przy tobie ciągle ludzie, którzy nie są wdzięczni. I nawet, kurczę, żebyś im dupę miodem smarował, to nie powiedzą dziękuję. Tylko powiedzą, to jest nie ten rodzaj miodu, ja chciałem gryczanym. Wiesz, o co chodzi? Ty mnie posmarowałeś akacjowym. Niedobry. No tak. Takich ludzi będziesz spotykał. Nic im nie będzie pasować. Ciągle będą się przypieprzać. Ciągle będzie coś nie tak. Ciągle będzie twoja szklanka do połowy pusta. Takich ludzi będziesz przyciągał. Czemu? Bo nie przeżywasz wdzięczności. Nie jesteś jej pełen. Nie uwalniasz jej. Rozumiesz, o co chodzi? Pamiętaj, postawa wdzięczności umysłu wzmacniana nieustannym dziękowaniem za to, co masz, staje się pewnością zakorzenioną głęboko w świadomości i przekazywaną do twojego ducha. To tak działa. A więc wdzięczność to wiara w praktyce. Ludzie mają problemy z wiarą, bo nie są wdzięczni. Wdzięczność, rozumiesz, która uwalniana jest poprzez dziękczynienie, wdzięczność swojego serca, ona powoduje, że stajesz się coraz pewniejszy boskich prawd. Że te boskie prawdy są dla ciebie takie wow. Jestem pewny tych rzeczy.
to potem wpada do twojego ducha, to zaczyna potem wydawać na zewnątrz w ogóle, to zaczyna rodzić na zewnątrz. Wielu ludzi nie może się wyrwać z biedy tylko przez swój brak wdzięczności. Masa ludzi takich jest. To są ludzie narzekający. Ciągle coś im nie pasuje. Ciągle im coś nie gra. Ciągle im coś nie gra. Oni ciągle szukają dziury w całym. Ciągle gdzieś jest jakieś wybrakowanie. Ciągle ktoś jest niekompletny. Ciągle nie tak. Rozumiesz, o co chodzi? Ciągle coś im nie gra. Rozumiesz? Nie gra im coś, kurczę, w różnych dziedzinach. Żyją tym. Nie osiągają, jakby nie stają się bogatymi. Dlaczego? Bo od takich ludzi bogactwo w ogóle stroni. Rozumiesz? Stroni. Nawet kiedy ludzie tacy dotrą do pewnych źródeł w ogóle zasobności, to one w ogóle znikają. Rozumiecie? Dickens, taki autor, napisał w ogóle wigilijną opowieść o panu Scrooge'u. To jest metafora psychologiczna. To pokazuje, rozumiecie, o co chodzi? W jaki sposób człowiek niewdzięczny traci majątek. To nie jest w ogóle bajka dla dzieci, to jest metafora psychologiczna. Przez palce im to przelatuje. Rozumiesz? Ile razy były sytuacje, że na przykład ojciec, jakiś człowiek, który tam miał dzieci, on osiągnął jakiś majątek. Ale to nie był człowiek wdzięczny. No nie? Majątek przedostał się w ręce syna, syn wszystko stracił. Jak nie w tym pokoleniu, to w drugim. Do trzeciego i czwartego pokolenia, mówi Pan. Do trzeciego i czwartego pokolenia. Ludzie, zasady Boże były, są i będą. Tylko kiedyś nie wiadomo było, jakich ludzie nie wiedzieli, jak którędy sięgnąć po źródło mocy. Rozumiesz, o co chodzi? Ale zasady były zawsze te same. Wdzięczność to jest wewnętrzne dziękczynienie. Posłuchajcie. Był kiedyś pewien człowiek. To są dawne lata, powojenne. W Wielkiej Brytanii nie było łatwo. Facet bardzo chciał, żeby jego córka skończyła college, żeby skończyła szkołę. I on... Natomiast ona nie widziała w tym sensu. W tamtym czasie ludzie, którzy skończyli studia, czy nie skończyli, to byli tak samo biedni. Oni nie mieli w ogóle perspektywy, nie? Więc ona mówiła, że ona nie, tato, bez sensu, ja pójdę do pracy, będę tam w krawiectwie pracowała w ogóle. A on, w ogóle on czuł, że jak ona skończy te studia, to jej to w przyszłości przyniesie profity. Facet to rozumiał. Natomiast on nie potrafił jej do tego przekonać. Więc wiecie, co on zrobił? Ten facet powiedział takie coś. Jak ty skończysz tą szkołę, no nie? Skończysz tą szkołę, ja za tą szkołę będę płacił, ale ty po prostu ją skończysz, to wyjedziesz na wspaniałe wakacje dookoła świata. Odłożyłem pieniądze na te wakacje i skończysz college, ty pojedziesz na te wakacje. I ona kończyła ten college myśląc o tych wakacjach. Myślała, jak ona w ogóle pojedzie, jak ona w ogóle tam będzie, co ona tam będzie robić. Ona skończyła ten college. I ten ojciec, kiedy ona skończyła, przyjechała, ojciec do niej powiedział, słuchaj, ja cię oszukałem. Ja nie mam pieniędzy na to. I ona była rozczarowana. Mówi, jak, dlaczego? On mówi, nie byłem w stanie inaczej cię przekonać. Ale widzisz, jak ci dobrze poszło?
tato, tak, ale bo ja cały czas byłam wdzięczna w ogóle za to, że ja będę na tych wakacjach, że ja tam będę. To było takie moje marzenie. A ojciec powiedział, przepraszam cię, po prostu podpuściłem cię, nie? Nie mam tych pieniędzy. Losy tej córki dalej są ciekawe. Córka dlatego, że na studiach poznała różnych ludzi, rozumiecie? Niebawem zaczęła wchodzić w kręgi dziennikarskie. Nie? W końcu stała się międzynarodowym reporterem wojennym. Zwiedziła cały świat. Cały świat. Stała się bardzo bogatą osobą. Rozumiecie? I składała w New York Timesie świadectwo o tym, jak ją załatwił ją ojciec. I że wdzięczność pomogła jej skończyć college. Rozumiecie, jak działa ten mechanizm? Ktoś powie, to jest nieetyczne, ale działa. Zostało ustawione życie kobiety. A pytanie, ilu ludzi przy okazji później? Ja nie wiem, co się dalej dzieje. Bo wiecie, potem to jest efekt motyla. To potem idzie, kurczę, rozumiesz, ludzie poznają ludzi, ludzie poznają ludzi. Gdy nie pojedziesz do pewnego kraju, nie poznasz pewnych ludzi. Gdy ich poznasz, coś tam się stanie, coś tam się wydarzy. Wdzięczność to wewnętrzne dziękczynienie. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:18. W każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu, w każdej sytuacji. Dziękuj Bogu za to, co już masz i za to, o co wierzysz, że masz. Przez cały czas, nieważne jak ty się czujesz, nieważne jak ty się miewasz, zachwyt i wdzięczność nie zmieniają Boga ani Jego praw, ale dokonują zmian w umysłach wdzięcznych. To twój umysł się zmienia, bo rozumiecie, nie jest problem z Bogiem, problem jest z naszym umysłem. My mamy pozamykane umysły, ale kiedy jesteśmy wdzięczni, to nam się głowy otwierają. Banie nam się otwierają, widzimy. Rozumiesz, że to, ale są możliwości. Wow, no są te możliwości. Cholera, były cały czas. Po prostu ich nie widziałeś. Czemu nie widziałem tych rzeczy? Może byłeś zbyt mało wdzięczny, może za mało dziękowałeś, może podniosłeś poprzeczkę dziękczynienia i raptem zacząłeś widzieć jak orzeł w locie. Możliwości, kontakty, znajomości. Rozumiesz? Wdzięczność to wewnętrzne dziękczynienie. Umysły takie stają się mentalnymi magazynami przechowującymi wszelkie dobra. Umysł wdzięczny to umysł pojemny. Wpadają w niego takie informacje, takie kontakty, o jakich nawet nie śni. Będzie umysł, ten umysł będzie miał tak wielką pojemność, że będą tam wpadały takie rzeczy, o których człowiek sobie nie myślał, że istnieją. Rozumiesz? Nie myślał, że one istnieją. Wdzięczność to jest ekscytująca podróż w duchową rzeczywistość, skąd płynie poznanie praw rządzących wszechświatem. Wiesz, jak się zdobywa pieniądze? Poznaje się prawa. Pieniędzy nie zdobywa się w ten sposób. Oczywiście jest ta droga zdobycia pieniędzy, że twój ojciec był miliarderem i zostawił ci majątek. Ja tak nie miałem. Mi majątku nie zostawił mój ojciec. Mój ojciec zostawił traumę. Wiesz, to złożył w moje dziedzictwo. Traumę dostałem. Różni ludzie dostali różne rzeczy, a ja traumę. Dobra, i cokolwiek. Rozumiesz, o co chodzi? Se pomyślałem, dziękuję Ci Boże za traumę. Są tacy, co nic nie mają. Ja mam traumę. Wiesz, o co chodzi? Zrobiłem porządek z traumą, proszę Ciebie. Nauczyłem się na własnej osobie, jak terapeutyzować. Jestem terapeutą na przykład. Dzięki komu jestem terapeutą? Dzięki mojemu ojcu, który zostawił mi traumę. Rozumiecie? Prawo implikacji. Dostałem traumę. Spożytkowałem odpowiednio. Rozumiecie, o co chodzi?
I dzisiaj potrafię terapeutyzować ludzi. Najpierw się sam musiałem sterapeutować, się nauczyłem na własnej duszy. Ale pomijając ludzi, którzy dostali miliardy od swoich rodziców, generalnie inni ludzie nie mają takiego szczęścia. Jest ich ogromna większość. I muszą sami do tego dojść, jeśli chcą, bo mogą pozostać puści w ryj do końca życia. To jest ich prywatna sprawa. Ale mogą do tego dojść. Mogą dojść do bycia ludźmi majętnymi. Ale żeby być człowiekiem majętnym, trzeba poznać prawa rządzące, rozumiecie, systemami finansowymi. Prawa, jak to się robi. Co tu zrobić, żeby zarobić. Rozumiesz, o co chodzi? I umysł człowieka jest przez Boga tak skonstruowany, że on może poszerzać się do nieskończonych w zasadzie możliwości. Ma nieskończone możliwości. Ale trzeba go pootwierać. W Starym Testamencie jest to opisane, żeby poszerzyć paliki namiotu swego. Poszerzyć. To jest poszerzenie umysłu. Poszerzenie umysłu. Niektórzy doczytają, wiesz, to jest poszerzenie służby. Poszerzenie. Ja mówię, posłuchaj, nie można poszerzyć służby, jak się umysłu nie poszerzy. Nie można poszerzyć życia, jak się umysłu nie poszerzy. To wszystko w bani siedzi. W ogóle wy to rozumiecie, że tam wszystko siedzi? Wszystko siedzi w naszej głowie. Wszystko siedzi w naszym mózgu. Tam wszystko siedzi. Bo tam się, kurczę, dzieją te wszystkie cudowne rzeczy i te wszystkie paskudne rzeczy. To tam to wszystko się dzieje. Gdy jesteś wdzięczny, to z łatwością wydobywasz ze swojego ducha to, czego potrzebujesz, aby zmaterializować bogactwo. Z łatwością to robisz. Bo jesteś wdzięczny, to jest dla ciebie proste. Ty się nie spinasz. Szekspir powiedział kiedyś, że wszystko jest gotowe, jeśli umysł jest gotowy. Wszystko jest gotowe, jeśli umysł jest gotowy. To jest wielka prawda, że wszystko jest gotowe, jeśli umysł jest gotowy. Bo my po prostu nie widzimy masy rzeczy. My nie znamy masy ludzi. My nie znajdujemy się w określonych miejscach, w określonym czasie. Bogactwo na nas czeka. Ono jest. Rozumiesz? Ale musimy się poszerzyć. W czym? W naszych głowach poszerzyć się. A jak to robimy? Poprzez bycie wdzięcznymi. Dziękujemy Bogu, zmiękczamy się w środku. Dziękujemy Bogu za najdrobniejsze elementy naszego życia. Wyrzucamy ze swojego życia kompletnie narzekanie, kompletnie wyrzucamy zamartwianie się, kompletnie wychodzimy na wojnę z tymi rzeczami. To są nasi wrogowie. Szatan przy tym wszystkim to jest drobiazg. Pamiętaj, coś ci powiem na marginesie. Bardzo cię proszę, zacznij oglądać szatana i demony jako padlinożerców. Rozumiesz, o co chodzi? To są padlinożercy. Rozumiesz? A nie wojownicy. To padlinożercy. Jezus nazywa ich padlinożercami. Gdzie padlina, tam są sępy. To padlinożercy są. Rozumiesz, o co chodzi? Szatan będzie przychodził tylko do miejsca, które jest słabe, okaleczone, nieszczęśliwe, zaburzone. Tylko tam będzie przychodził szatan. Rozumiesz? Szatan nie rzuci się, rozumiesz, na zdrowe miejsce. On tego nie zrobi. Żaden drapieżnik nie rzuca się na zdrowe stworzenia. Wiesz, o co chodzi? Rozumiesz? Zwierzęta żyjące, kurczę, rozumiesz, w sawannie, to nie są zwierzęta domowe. Chodzi sobie zebra. Wiesz, o co chodzi? Zebra. Zastanawialiście się, dlaczego w ogóle widzieliście kiedyś, żeby, kurczę, rozumiesz, murzyni jeździli na zebrach? Ty. Ja kiedyś się zastanowiłem,
Boże, przecież tam są zebry. Czemu oni na zebrach nie jeżdżą? Normalnie siodłasz zebrę, jak konia, i jeździsz na zebrze. Mówię, muszę poczytać o tym. Bo nie dawało mi to spokoju. Czym się różni zebra od konia? Dla mnie to zawsze był koń w paski. Na dzikim zachodzie dzikie konie, człowieku, ci, jak on się nazywa, kowboje, leci, konia złapał, ten koń dziki, co? O, prezydent, tak, bo to jest do zdjęć. Chodzi o to, że goni te konie, one, zobaczcie, wszystkie konie w Ameryce, one były przecież złapane, bo to dzikie konie były. Czyli konie były, to mustangi, można było to złapać, można było to ujeździć. No z zebrami tego się nie robi. Dlaczego się tego nie robi z zebrami? Zasada jest prosta. W mózgu konia, mózg konia jest tak skonstruowany, że koń kopie tylko broniąc się. Rozumiesz, o co chodzi? Mózg zebry skonstruowany jest tak, że ona kopie, żeby zabić. Zebra kopie, żeby zabić. A rozumiesz, o co chodzi? Taka jest konstrukcja mózgu zebry. Nie możesz ujeździć zebry. Możesz ją wychować od małego. Jak ją od małego wychowasz, to w ogóle coś innego, bo inaczej się mózg jej ułoży. Ale nie możesz dzikiej zebry, rozumiesz, o co chodzi? Złapaj, ujeżdżę zebrę. Bo to jest morderca. To nie jest koń. Konia złamiesz w karku. Zebra cię zabije. Tak, bo to jest zabójca. Zebry są zabójcami. I teraz w ogóle lwy czy jakieś inne, oni nie atakują zdrowych w ogóle zebr. Nie, wiecie, co chodzi? Chyba, że są w wielkich grupach, nie? Ale pojedyncze lwy nie robią takich rzeczy, bo wiedzą, że zginą. Łapią słabe, małe. Tak robi szatan. Szatan zaatakuje tylko takie elementy w życiu człowieka, które są słabe. A wdzięczność umacnia człowieka. Wdzięczność umacnia. Wdzięczność czyni z ciebie tytana. Tak, dokładnie. Ty musisz być zdrowy. Kompletnie zdrowy, kompletnie silny. A wdzięczność to jest coś, co jest naturalnym eliksirem życia. To ciebie czyni po prostu potężnie silnym człowiekiem. Rozumiesz wdzięczność? Ludzie tego nie doceniają. Dziękuję, Panie Boże, dziękuję, Panie Boże, dziękuję, Panie Boże, ale nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego, jestem załamany, jestem taki sraki owaki. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu grzenada. Kurczę, to tak jakby się zbroił z jednej strony, a potem rozbrajał szybko. Zbroję się i rozbrajam. Może zakładam tą zbroję, tutaj zapinam, od razu tu zdejmuję. Tak całe życie. Zdejmę hełm, założę tutaj pas, zdejmę pas, założę hełm. I ciągle, kurczę, rozumiesz, chodzi. Rozbraja się, uzbraja, rozbraja, uzbraja. Dziękuję, narzeka, dziękuję, boi się. W ogóle, wiesz, życie chrześcijanina. Uwielbienie wymieszane, kurczę, z lękiem, z narzekaniem, kurczę, z niedowiarstwem, z poniżaniem samego siebie. Wiesz, o co chodzi, kurczę. A u innych jeszcze z chęcią zemsty na innym bracie czy siostrze. Przyczyną sprawczą pieniędzy i bogactwa jest jego wyobrażanie sobie w umyśle. To jest przyczyna sprawcza. Gdy do tego dodasz wdzięczność za to, że już to masz, to następuje wybuch. Rozumiesz? Wyobrażasz sobie bogactwo i dziękujesz za nie całym swoim sercem. Tak musisz żyć. Tak twoje życie powinno wyglądać. Wyobrażasz sobie zdrowie, szczęście, rozumiesz? I dziękujesz za to. Wyobrażasz sobie porządek, spokój i dziękujesz za to. Nie patrzysz, kiedy tu nareszcie będzie spokój. Powiem ci, kiedy nareszcie będzie spokój w tym miejscu. Kiedy usiądziesz w tym niespokojnym miejscu i zaczniesz sobie wyobrażać, że tam jest spokój, a potem dziękować Bogu za ten spokój. I wiesz, co tam się pojawi? Spokój. Ludzie zaczną się uspokajać. Niektórzy odejdą, rozumiesz, z tego miejsca i zrobi się luźniej.
już nie będzie ciasnoty. Przyjdą inni, którzy będą szczęśliwi, że przyszli. Rozumiesz, o co chodzi? I raptem patrzysz po jakimś czasie, jaki tu spokój. Skąd się wziął ten spokój? Stąd. Z twojej głowy. Tam powstał. Rozumiesz, o co chodzi? I wypłynął do tego środowiska. Tak się to wydarzyło. Gdy masz długi i nie popłacone rachunki, ale twoja wyobraźnia produkuje w tobie kompletne zaopatrzenie, to będąc wdzięcznym za to zaopatrzenie, uzyskasz je. Rozumiesz? Po prostu. Nieważne, że ty masz długi. To jest nieistotne. Realnie to wdzięczność utrzymuje cię w nieskończonym Stwórcy i w Jego zasobach. To wdzięczność się tam utrzymuje. Bo to podszedłeś do tronu Pańskiego właśnie. I wdzięczność to jest coś takiego, że tam cię będzie to trzymać. Czasami ktoś mówi, co mam zrobić, żeby nie oddalać się od Pana. Bądź ustawicznie wdzięczny. Słuchaj, nie będziesz mógł się oddalić. To jest niemożliwe, żeby się oddalić od Pana, jak jesteś ustawicznie wdzięczny. Rozumiesz? To cię będzie trzymać tam jak magnes, jak powrozy. Będziesz przywiązany do tego tronu Boga. Rozumiesz? Człowieku, nie będziesz miał złych dni. Rozumiesz mnie? Nie będziesz miał złych dni w życiu. Ja nie mówię, że lat chudych dni. Nie będziesz miał chudych dni. Rozumiesz? W Indiach taki kaznodzieja zapytany przez takich grupę takich misjonarzy chrześcijańskich mówi, a co wy robicie, jak tutaj powstaje, kurczę, susza, jest taki głód? On mówi, zakładamy post. Mówi, my nie głodujemy nigdy. Nasz zbór pości. Rozumiesz, o co chodzi? Oni nie głodują. Ich zbór pości. Amerykanie w ogóle, no... Ale... Co to jest? Jakaś histeria, tak? Tylko się okazuje, że oni tam rosną i się rozwijają. I są jedyną grupą społeczną, która jest naprawdę tam dobrze, w tym trudnym miejscu na tym Półwyspie Indyjskim. Gdy nie jesteś wdzięczny, to jesteś poirytowany różnymi widzialnymi warunkami i załamujesz się, bo nie jesteś wdzięczny. Zrozum, że brak wdzięczności powoduje otwarcie twojej osoby na zewnętrzne kłopoty i problemy. Będziesz je przeżywał, będziesz ich dotykał. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz sfrustrowany, że one nie mijają. Tutaj chodzi o to, żebyś ty wszedł w inne miejsce. To nie chodzi o to, że, bo ty się modlisz, Boże, niech to zniknie. A w ogóle weź się zacznij inaczej modlić. Zacznij się modlić, Boże, pomimo, że to jest, tak, ja będę teraz Ciebie chwalił. Ja będę Ciebie teraz wywyższał. Ja będę Ciebie uwielbiał. Ja będę teraz rozmyślał o najcudowniejszych rzeczach na świecie. Najcudowniejszych rzeczach. Ja będę rozmyślał o tym, jaki jestem szczęśliwy. Będę wyobrażał sobie różne warianty mojego szczęścia. Skupiaj się na sukcesie, a będziesz za niego wdzięczny i w końcu będziesz go miał. W praktyce stajesz się tym, o czym myślisz. Po prostu. Człowiek wdzięczny wciąż i niezmiennie oczekuje od życia dobrych rzeczy i wszystkie je otrzymuje. Wiesz, o co tutaj chodzi? Kiedy jesteś wdzięczny, ty po prostu oczekujesz dobrych rzeczy. Oczekujesz dobrych ludzi też wokół siebie, bo jesteś wdzięczny. Normalnie twój umysł tak się ukierunkowuje. Ja ci pokazuję, jak to działa w praktyce. To się po prostu dzieje. Bo jesteś wdzięczny. Dlatego dziękuj nieustannie. Pamiętaj, do twojego dobrobytu przyczyniają się wszyscy ludzie. W ogóle nie wiem, czy ty w to wierzysz. Czy ty wierzysz, że do twojego dobrobytu przyczyniają się wszyscy ludzie? Dlatego bądź wdzięczny za wszystkich ludzi. Ta wdzięczność umożliwi ci korzystanie z duchowej łączności
z różnymi elementami dobra tkwiącymi we wszystkich ludziach i ty będziesz po nie sięgał. Ty musisz zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli jesteś wdzięczny za ludzi, którzy cię otaczają, wdzięczny za nich, w ogóle wdzięczny, dziękujesz za nich Bogu, myślisz o nich, na przykład ktoś cię wpienia w pracy, w szkole, gdziekolwiek, rozumiesz, o co chodzi? I zaczynasz o tym człowieku myśleć z wdzięcznością. Mówisz, Boże, dziękuję ci za Janka, który rzeczywiście chce mnie zamordować, ale ja wiem, Panie Boże, że w nim tkwi dobro. Bo nie ma, Panie Boże, takiego człowieka, w którym nie ma dobra. Teraz, Boże, modlę się, żeby z Janka to dobro uwalniało się na zewnątrz. Bo w nim ono jest, a ty jesteś właścicielem wszelkiego dobra. Panie, jesteś też właścicielem Janka. Janek, Panie, należy do ciebie. Ten Janek, który chce mnie zabić, należy do ciebie. Dobro, które jest w tym Janku, jest wynikiem tego, że on się urodził, ponieważ ty zechciałeś, aby on się urodził. Więc Boże, jestem ci wdzięczny za Janka. Niech wszelkie dobro, które jest w Janku, przychodzi do mojego życia. Ludzie tępią ludzi. A zamiast tępić ludzi, chciej, żeby dobro w nich skumulowane przyszło do twojego życia. Naucz się jeść z tych różnych żłobów. Różne żłoby są. Mnie karmią nawet moi hejterzy, oni nie rozumieją. Ostatnio tak jakoś miałem, taki byłem przyciśnięty różnymi rzeczami, tam mówię, dobra, zaraz się tam zrelaksuję, no nie? Mówię, Panie Boże, zaraz się zrelaksuję. Telefon do mnie dzwoni, zastrzeżony numer i słyszę w ogóle prezes, a mnie to niewiele potrzeba, mówię, prezes. Mówi, a on takim tonem jak teraz, mówi, powiedz mi, prezesie, dlaczego ty oszukujesz ludzi? Czemu ty im wciskasz taką ciemnotę? A ja już wiem, że to jest moja odpowiedź Boga o ten relaks, rozumiesz? I z nim rozmawiam, mówię, wiesz co? Bo jestem wyznawcą szatana, wiesz? Ja tylko udaję tego pastora. A on zamilkł na chwilę, wiesz? Bo to był jeden z tych korygujących mnie ludzi, którzy tam chodzą, tych proroków, którzy za mną chodzą i mnie mówią, jak mam żyć, no nie? On zamilkł. No mówi, chyba naprawdę. Ja mówię, nie, no na pewno. Przyjedź do mnie na nabożeństwo, bo ty nie wiesz wszystko, co się dzieje, nie? My po wyłączeniu kamar to mamy szabaty. Normalnie składamy ludzi na ofiarę, przyjedź, zobaczysz. On zgłupiał, człowieku, za tym telefonem, a ja miałem taki kurczę ubaw z niego. Ludzie, jak ja się zrelaksowałem tym hejterem, to się w pale mówię, dobra, mówię, słuchaj, ziomuś, mówię, już nie mogę, już w ogóle, ale dzięki, że zadzwoniłeś, mówię. Spoko, mówię, będziesz miał czas zawsze, trzy dni, mówię, kurczę. W ogóle facet zwariował, wiesz, o co chodzi, bo on do mnie tutaj, on wiesz, on FIFA Rafa, prezes, wiesz, o co chodzi. Rozumiesz? No myślałem, że nie wiem, na kogo na Henka z poczty trafił. Wiesz, a ja po prostu ja się świetnie poczułem. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego? Bo ja naprawdę wierzę, że w nim jest dobro, w tym człowieku. A dlaczego ja mam, kurczę, po nie sięgnąć? Nie rozumiem. A dlaczego ja mam go przekląć, jak ja go będę błogosławił? Ja chętnie z nim porozmawiam, dotrzymam mu towarzystwa. Moim świętym głosem powiem do niego parę słów, proszę ciebie, rozumiesz? Zrealizuję słowo, że głupiemu się odpowiada według głupoty jego, rozumiesz? Uwolnię moc pańską do jego życia, on nawet nie wie. A z drugiej strony ja się bardzo zrelaksuję tym. Ja wierzę w to, że mam łączność z ludźmi wokół. Ja wierzę w to, że jestem częścią potężnego ekosystemu. A ponieważ ten cały ekosystem jest w Bogu, to ja wierzę, że mogę z Niego czerpać. Ja wierzę, że do mojego życia będą przychodzić same dobre rzeczy. I jestem za to wdzięczny Bogu. Jestem wdzięczny za ludzi, którzy mnie lubią, którzy mnie nie lubią. Wiesz, o co mi chodzi? Nieważne, z każdego sobie wezmę. Wiecie, że to jest tak ułożone przez Boga? To jest wzajemnie zasilający się system rasy ludzkiej. To jest nieważne, że ktoś jest nawrócony czy nienawrócony w ogóle, bo rozumiesz, o co chodzi? Mnie to w ogóle nie obchodzi. Mnie interesuje to, czy ja się czymś nakarmię. Jak będzie nawrócony i mnie lepiej nakarmi, halleluja! To mnie lepiej nakarmi. Rozumiesz? Ale dobro jest dobro.
Co za różnica? Nie oznacza, że masz nie sądzić zła. Sądź zło. To nie chodzi o to. To chodzi o to, że nie skupiaj się na tym, co jest złe, tylko skupiaj się na tym, co jest dobre. A jak go nie widzisz, to dziękuj Bogu, że masz szansę na dostrzeżenie tego w swoim życiu, z życia każdego człowieka. Powiedz: Boże, mam szansę sięgnąć po dobro, które jest w tym człowieku. Boże, jestem na to otwarty. Boże, jestem na to gotowy. Rozumiem, to się inaczej żyje, to się inaczej chodzi. Jest się wdzięcznym. Człowiek nie chodzi ciągle spięty, nie chodzi ciągle, kurczę, rozumiesz, z gardą, nie chodzi ciągle myśląc, kogo tutaj przywalić, jak się przed kim obronić. Po prostu jesteś wdzięczny. Wybaczaj ludziom. Po co masz trzymać do nich urazy? Mają dla ciebie wiele dobra. Oni nawet nie wiedzą, że te dobro ci przyniosą. W ogóle, rozumiesz, ludzie nawet nie wiedzą, że ci dobro niosą. Ważne, że ty jesteś otwarty i gotowy na to dobro. To ty jesteś otwarty i gotowy na to dobro. Oni nie wiedzą, że oni ci je przyniosą. Oni tego nie wiedzą. Oni nie wiedzą, że jeśli twoja droga podoba się Panu, to on nawet jedna z tobą nieprzyjaciół twoich. Oni tego nie wiedzą, ci nieprzyjaciele. Że za chwilę będą pompować dobro do twojego życia. Oni tego nie trybią. Ważne, że ty w to wierzysz. Jesteś wdzięczny za tych ludzi, Bogu. Jesteś wdzięczny za to środowisko, które cię otacza. Wdzięczny. Rozumiesz? I to cię trzyma, tak jakbyś był przyspawany do tronu Bożego. Tak jakbyś był przyspawany. Przyspawany. A czasami mi się wydaje, że wielu ludzi to gdzieś lewituje od tego tronu. No są połączeni z Bogiem w Duchu Świętym, bo są narodzeni z Bożego Ducha, ale oni jakieś tysiące lat świetlnych się znajdują. I mówi: ty nie wiesz, co się u mnie dzieje. Ja mówię: ja nie wiem, co się u ciebie dzieje. W tamtej części kosmosu ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. To jest bardzo daleko tam. Ja tam nawet nie sięgam moją wyobraźnią, gdzieś ty polas. A mam bujną wyobraźnię. Mówię: zacznij być wdzięczny, wróć tutaj, trzymaj się tej kurcze, tej nogi od tego tronu. Gdzie ty tam, po co ty tam lewitujesz gdzieś, wiesz, o co chodzi? Tam nic nie ma. Tam sama czerni, sama ciemność. To ja się nie dziwię, że ty ciemność przeżywasz, gdy w ciemności tam. Ale tutaj nie, bądź wdzięczny, siedź przy tym tronie, siedź tutaj. Rozumiesz? Ludziom to się wydaje, czasami się wydaje, że to są tacy, chcą zwiedzić kawałek piekła. Ten taki pomysł, może zobaczyć ciekawe, co tam się dzieje. To jest nieważne, co tam się dzieje, naprawdę. Naprawdę, to jest nieważne. Są takie kraje, na przykład na świecie, gdzie ja bym w życiu nie chciał pojechać. Ja bym w życiu nie chciał pojechać do muzułmańskiego kraju spędzać wakacje, na przykład. Naprawdę, ludzie mają takie: chciałbym odwiedzić ten kraj. Ja mówię: a ja bym nie chciał. A dlaczego ja mam tam jechać, wdychać tę atmosferę, kurczę, człowieku, tych kobiet, w tych, kurczę, człowieku, co im tylko oczy widać, a co to ja jestem? Globetrotter Grover, kurczę, człowieku, jakiś tam człowieku z ulicy Sezamkowej, wiesz, o co mi chodzi? Ja w ogóle na Słowację wolę pojechać. Rozumiesz? Przynajmniej jest cisza, Słowacy nie są nerwowi. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle? No tak. Jedziesz na Słowację i siedzisz na tej Słowacji, człowieku. I to jest odpoczynek. Wiesz, o co mi chodzi? A nie pojadę, człowieku, zwiedzać Arabię Saudyjską i będę się w ogóle zastanawiał, co tu tak jest ciężko. No jak to, co tam ciężko? Jak tam szatan mieszka? Wiesz, o co chodzi? To ja tam bez sensu trochę, nie? Na wakacje do szatana. Kurczę. Po cholerę pojechać tam. Nie rozumiem. Znaczy, ludzie robią to, nie wiem, z jakich pobudek. Może, no nie wiem. Rozumiesz? Ja tam tylko mógł tam z misją pojechać, jakbym miał o przekonaniu od Boga, że tam jechać, a w ogóle to nigdy nie pojechał. Odpocząć, człowieku. Tam. Po co? Nie ja. Wyobrażaj sobie, że podarowujesz drugiemu człowiekowi miłość, spokój, błogosławieństwo i dziękuj Bogu za to. Boże, ile mogę dać temu człowiekowi? Ile ja mogę mu dać? Halleluja! Boże, dzisiaj komuś coś dam. Obudź się rano, powiedz: Boże, jakie ci jestem wdzięczny, że ci dam coś komuś.
dam mu słowo, dam mu parę złotych, dam mu jakąś nadzieję, nauczę go czegoś, wiesz, Boże, tam kogoś, nie wiem, może skoryguję, ale coś tam dam, Boże, uwielbiam Cię, Boże, za to. Pięknie Cię będę miał relacje z ludźmi. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, jak się dzień inaczej układa? Jesteś wdzięczny za tych ludzi. Nie idziesz do tych ludzi, kurczę, z myślą, żeby ich odstrzelić. Rozumiesz? I co się dzieje? Zaczynasz czerpać, czerpać. Oni nie wiedzą, że ci dają w kieszenie. Jest napisane, że będzie ci dane miarą natrzęsioną, natłoczoną. W zanadrze twoje, w kieszeń twoje ci, wsypią ci w kieszeń. Oni nie wiedzą, że ci tam wsypią te dobro w kieszeń. Ponieważ jesteś za nich wdzięczny. Rozumiesz, o co chodzi? Nie skreśliłeś ich, nie kurczę, nie pozabijałeś ich w swoim sercu. Rozumiesz? Był pewien człowiek kiedyś, który pokłócił się z rodzicami. Jako młody chłopak pokłócił się z rodzicami. I w ogóle wyjechał z domu jako młody chłopak. Nie chciał tam w ogóle z nimi mieszkać, nie? Bardzo fajnie sobie poradził w życiu, słuchajcie. Normalnie, nie jako wielki, nie był jakimś wielkim biznesmenem, ale normalnie sobie fajnie poradził, pracował w jakimś tam korpo amerykańskim. I zbliżały się święta Bożego Narodzenia i tam wielu ludzi mówiło, że jedzie do rodziców i pytali jego, a ty też jedziesz do rodziców? On mówi, nie, nie jadę, nie jeżdżę do rodziców na święta. Mówi, no, spędzę je tutaj sam, wiesz, nie. I ktoś go zapytał, dlaczego nie jeździsz do rodziców? On mówi, byłem młodym człowiekiem, to się z rodzicami pokłóciłem i no, nie utrzymuję z nimi kontaktu po prostu, nie? I ten człowiek do niego powiedział, wiesz co? Ja, mówi, też miałem kiedyś konflikt z rodzicami, ale przebaczyłem tym moim rodzicom. Przebaczyłem rodzicom, zacząłem o nich dobrze myśleć, zacząłem jeździć do nich, nie? I mamy dzisiaj naprawdę cudowną relację. I on w ogóle postanowił, że zrobi przełom, nie? I on pojechał do tych rodziców na święta. Przyjechali jego bracia, czy tam jego rodzina jakaś, tak więcej ich tam było. Ci rodzice tak się ucieszyli. Ci rodzice byli tacy szczęśliwi. I tam no, któregoś dnia, tam po tych już świętach, jakiś dzień, dwa, wziął go ojciec i mówi, słuchaj, coś mam dla ciebie, nie? Mam dla ciebie jedną rzecz, którą chcę ci dać od wielu lat, ale ponieważ nie mieliśmy kontaktu, nie mogłem ci dać. I dał mu akcję na okaziciela. Uczynił z niego milionera. Ojciec przez całe życie inwestował, żeby dać to temu dziecku. Rozumiecie? Ojciec też cierpiał. Człowiek wrócił ze świąt jako milioner. Już nie był przeciętnym człowiekiem. To nie był przeciętny człowiek. On inaczej ustawił swoich rodziców. Rozumiecie, o co chodzi? Co się stało? Zebrał plon. Przyszło dobro do jego życia. Przyszło dobro. Ponieważ zaczął być wdzięczny za rodziców. Wdzięczność to jest postawa wewnętrzna. Rozumiesz, o co chodzi? To nie są jedynie słowa. To jest realna wewnętrzna postawa. Realne zadowolenie z drugiego człowieka. Realna wdzięczność Bogu za tego człowieka. Dziękuj za wszystko, co masz. Dziękuj za ludzi, którzy są w twoim życiu. Dziękuj kompletnie. Zamiast narzekać, dziękuj. Zamiast ciosać kołki komuś na głowie, dziękuj za tego człowieka. Może masz wrogów dzisiaj, może są ludzie, którzy są przeciwko tobie. Zacznij za nich dziękować. Imiennie za nich dziękuj. Życz im dobrze. Powiedz, Boże, chcę od tych ludzi się uczyć. Chcę od tych ludzi brać dobro, które jest złożone w ich życiu. Był pewien człowiek, to był wierzący człowiek akurat,
który był ubogim człowiekiem. Ale jako narodzony z Bożego Ducha człowiek dziękował Bogu za wszystko. Każdego centa, którego zarobił, w cudzysłowie brał do ręki i dziękował za niego. Rozumiecie? Był wierny w dziesięcinach, był wierny we wszystkich rzeczach, które należy, ale dziękował za pieniądze. Wiecie, jak on traktował pieniądze, ten człowiek? Jak będąc ubogim człowiekiem. Traktował je jako dar od Boga. To był dla niego dar od Boga. On wiedział, że jest zdrowy, nie jest kaleką i może zarabiać. Dlatego on uznawał to za dar od Boga. I w bardzo prosty sposób dziękował Bogu, był mu wdzięczny za każdego centa, za każdego dolara, za najdrobniejsze rzeczy, takie, które wielokrotnie umykają naszej uwadze. Rozumiecie? Wiecie, do czego doszedł ten człowiek? Możecie sobie znaleźć w internecie tego człowieka. Jak potoczyło się jego życie? Z uwagi na wdzięczność za pieniądze, które zarabiał, jego status finansowy zaczynał się polepszać. Wchodził w coraz większą komunikację z różnymi ludźmi. Zaczął coraz lepiej zarabiać. Zaczął inwestować. Jego życie zaczęło iść do góry. W konsekwencji założył razem ze swoimi dwoma wspólnikami Central Hudson Gas i Electrics, firmę elektryczną, elektroenergetyczną w Stanach Zjednoczonych. Stał się multimiliarderem i zawsze mówił do ludzi, że dziękował za każdego centa i robił to do końca życia. I uczył ludzi też jako kaznodzieja, kiedy swoją firmę sprzedał potężnemu holdingowi w Stanach Zjednoczonych i już przestał robić cokolwiek innego, jak tylko szedł i opowiadał o tym, czym jest wdzięczność. To mówił do ludzi, dziękujcie za każdego centa. I wiesz, jak słyszysz to od multimiliardera, rozumiesz, o co chodzi? To jest coś ogromnego. Słyszysz od niego, od tego, który dziękował za tego każdego centa. Wdzięczność doprowadziła tego człowieka do sukcesu finansowego. Wdzięczność. Był wdzięczny za wszystko. Od zawsze poeci, ludzie sztuki wzdychali do Boga, pragnąc mieć wdzięczne serca. To było od zawsze. O tym marzył Dawid, o tym mówił Salomon. Rozumiecie? Oni poszukiwali tego. Oni wiedzieli, że to jest środek, to jest narzędzie. Rozumiecie? Narzędzie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyś złapał to narzędzie, żebyś zrobił to ze swoim sercem. Macie różne wątki życiowe. Jedni z was mają dzieci, inni nie. Jedni są w związkach małżeńskich, inni nie. Jedni macie biznesy, inni pracujecie. Chodzi o co? Macie cały czas w waszym życiu coś się dzieje. Macie służby takie, inne, różne. Chodzi o to, żeby wasze serca były jakby ukierunkowane na wdzięczność notoryczną. Za wszystko i za każdego. Wyeliminuj ze swojego życia wszystko to, wszelki brak wdzięczności za coś. Może nie lubisz jakiejś rzeczy, może nie lubisz czegoś. Masz takie rzeczy, których nie lubisz, no nie? Nie wiem, nie lubisz jeść, nie lubisz słuchać, a może nie lubisz pewnych środowisk, pewnych, rozumiesz? Pewnych sytuacji. W ogóle zbadaj, czego nie lubisz, nie? Zbadaj, czego nie lubisz. I wiesz, co zrób? Zacznij być wdzięczny za to, że to w ogóle jest. Zacznij być wdzięczny za to.
Zacznij być wdzięczny za te rzeczy. Zacznij być wdzięczny za każdy grosz, który posiadasz. Nie mów, proszę ciebie, no mało zarabiam tutaj jeszcze. Nie. Wróć dzisiaj do domu. Weź swoje pieniądze albo otwórz swoje konto i powiedz: Boże, dziękuję Ci za każdy grosz tutaj. Boże, uwielbiam Cię za to. Rozumiesz? Popatrz w swoje konto i rozpłacz się ze szczęścia, że masz pieniądze tam. Nieważne jakie. Ale powiedz: Boże, dziękuję Ci. I wiesz co? Wielu z Was było w życiu w sytuacjach, że nic nie mieliście. To teraz sobie przypomnij. Otwórz swoje konto i sobie przypomnij, jak było kiedyś. Przypomnij sobie. Przypomnij sobie różne rzeczy w swoim życiu. I zobacz, jaką masz różnicę dzisiaj. Rozumiesz? Przypomnij sobie te rzeczy. Dobrze jest sobie w ogóle tak popatrzeć na takie sprawy. Przyjrzyj się w internecie na rzeczy, których nie lubisz. Może na ludzi, których nie lubisz. Powie: ja nie lubię, kurczę, rozumiesz, nie wiem, Mary Mansona. Rozumiesz, o co chodzi? No sobie go włącz. Włącz sobie Mary Mansona, popatrz mu po prostu w oczy i powiedz: Boże, dziękuję Ci za tego człowieka. Dziękuję Ci, Boże, za niego. Boże, niech dobro, które jest w Mary Mansonie, przyjdzie do mojego życia. Niech przyjdzie to dobro. Rozumiecie? Bo jesteś częścią tego ekosystemu. Musisz zrozumieć, że wszelkie stworzenie współdziała z tobą ku dobremu. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Wszyscy twoi hejterzy, twoi wrogowie współdziałają z tobą ku dobremu. Oni o tym nie wiedzą, oni chcą cię zabić. Oni chcą cię zniszczyć. Wiesz, o co mi chodzi? Ale oni współdziałają ku dobremu. Ku dobremu, no nie? Ku dobremu. Ku dobremu. Można to przekierować. Rozumiesz? Możesz to przekierować. Bądź wdzięczny. Popatrz na swoje ubrania, które masz w domu. Bądź wdzięczny za te ubrania. Bądź wdzięczny za te ciuchy. Bądź wdzięczny za to, że masz dom. Bądź wdzięczny, że nie musisz mieszkać na dworcu. Bądź wdzięczny za swój samochód. Nie narzekaj na swój samochód. O, mam taki samochód, on ciągle mi się psuje. Bo taki masz stosunek do swojego samochodu. Bo wychodzisz przed swój dom i z nienawiścią patrzysz na samochód, kopiesz go w koło, kurczę, człowieku, i mówisz: kurczę, ile to rzęch jeszcze będzie, kurczę, w moim życiu. Boże, potrzebuję lepszego samochodu. Jesteś głupi. Po prostu. Głupi jesteś. Wejdź przed dom, pocałuj swój samochód i powiedz: dziękuję Ci, Boże, że mam samochód, że nie muszę zapieprzać z kopyta wszędzie. Uwielbiam Cię, Boże, za mój rower, za komunikację miejską, że ona tutaj jeździ w ogóle. Idź pocałuj autobus, kurczę, w klamkę. Że nie musisz do kościoła 15 kilometrów na kamarz zasuwać. Rozumiesz, o co chodzi? No dokładnie. Podziękuj Bogu za ten przystanek, który tutaj jest, kurczę. Podziękuj za tego właściciela, który tam mieszka za winklem, kurczę, człowieku. I w ogóle cud się stał, że zdecydował się, żeby na jego podwórku był kościół. Wiesz, co to jest kościół mieć na podwórku? Jeszcze taki? Wiesz, że to jest cud? Ludzie nie rozpatrują, bo to tak jest. To cuda! Trochę pokory wobec tego wszystkiego. Kościół na podwórku przebudzeniowy mieć, człowieku. W Warszawie. W ogóle rozumiesz, co to znaczy? Weź to trochę rozłóż na części pierwsze. Rozumiesz? To nie jest parafia świętego nieszczęsnego, który tam stoją i przez pół godziny człowieku machają kadzidłem. Wiesz, o co chodzi? Bo to przychodzi bez żadnego problemu. To możesz u siebie pod blokiem mieć takie coś. Tak? Będzie ci kadzidłem pachnieć najwyżej. Ale nie to. Że ja jestem pastorem waszym. Rozumiecie? To jest, że ja w ogóle nie leżę w więzieniu dożywocia. Bo nie wykryli tysięcy przestępstw, w cudzysłowie. W ogóle rozumiesz, co to znaczy? To cuda. W ogóle
My mamy za co dziękować. To jest kwestia ustawienia serca swojego. Ustawienia serca. Od elementu urodzenia, że w ogóle żyjemy, po wszystko, co mamy. Po ludzi, którzy nas otaczają, po zwierzęta, rośliny. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, dlaczego jak Pawła ugryzł wąż, tak? To on go strzepnął do ognia i nic mu nie było. Wiesz, dlaczego? Bo ten Paweł powiedział, za wszystko dziękujcie. Bez ustanku się módlcie. I on taki był. Dziękował za te węże. Jak dziękował za węże, to one go gryzły, a jemu nic nie było. Bo dziękował za węże. Bo wszystkich by węże ugryzły, by coś im było, ale nie Pawła. Bo Paweł był wdzięczny za węże. Patrzył z miłością na te węże, a nie zastanawiał się, jak go tam ubić, kurczę, nogą, bo on się zbliżał. Widział węża, to mówił, Boże, uwielbiam Cię za te węże. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za tego węża. Niech on żyje 500 lat. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego go gryzły węże, nic mu nie było. Dlatego patrz na to w ten sposób. Nie bądź arogancki na wdzięczność. Rozumiesz? Dziękuj za każdy fragment swojego ciała. Każdy fragment. Ciesz się, rozumiesz? Całuj się po rękach, że taki jesteś. Nie masz kogo pocałować, sam się pocałuj. Wiesz, o co chodzi? Za to, że taki jesteś. Że żyjesz, że nie masz na przykład trądu, nie wstałeś rano, gabel ci nie odpadł, kurczę, człowieku, raptem. Patrzysz, koniec, już nie ma dłubania w nosie, prawo ręko. Wiesz, o co chodzi? Że nie, no tak. To jest piękne, że żyjesz w dzisiejszym czasie, nie ma trądu. Rozumiesz? Że nie ma, że przychodzi dotyk nieba, Tomek robi człowieku i nam przyjdzie 30 trędowatych tutaj. To dopiero by było. Rozumiesz, o co chodzi? Przyszliby człowieku, dopiero byś miał jazdę. To by się dopiero okazało, proszę ciebie, kto jest człowiekiem wiary. By z nich ciekłaby z nich ropa, ten wszedł człowieku, tu mu nos odpadł człowieku, byś potem... No, zupełnie inna kwestia w ogóle by była, w ogóle wiesz, o co chodzi, no nie? By kulasy gubili człowieku na korytarzu. Dziękuj Bogu, że nie masz trądu, że te, jakże przychodzą do ciebie, z czym tu przychodzą, człowieku? Z jakimi oni do nas, zauważycie, z jakimi uzdrowieniami, czy jakie my demony w ogóle wypędzamy? To wiecie, że my tutaj w Polsce to wypędzamy jakieś demony jakiegoś takiego rzędu, takiego, chyba ten najgorszy sort taki. Już takie, jakieś zęby, żebracze, nędzne, nie wiem, w ogóle mi się wydaje, kurczę, tak rozumiesz, ostatecznie, że w ogóle te demony, których nigdzie nikt już nie chciał, no nie, to do Europy je wysłali. One tu przyszły. Takie ostatnie już nieszczęsne, to tam chodzą, wiesz, o co chodzi, jakie, to one tu przyszły. Bo takie konkrety, to tam siedzą, przecież Afryka, Azja, kurczę, rozumiem, Ameryka Południowa i tam jest balanga. A tutaj to takie przyszło, proszę ciebie, chodzi, duch odrzucenia, wyjdź. Wiesz, o co chodzi? Bo on jest odrzucony. Tak? Podziękuj za to, że cię odrzuciła matka. Dziękuję ci, Boże, za moją matkę, co mnie odrzuciła. Niech jej ziemia lekko będzie. Rozumiesz? Za ojca, kurczę, co pił. Dziękuję ci, Boże, że przez ojca miałem traumę. Dzięki traumie stałem się w ogóle terapeutą. Halleluja. Podziękuj za te rzeczy. Bądź wdzięczny 24 godziny na dobę. Za każdego i za wszystkich. Trąbią na ciebie na ulicach, bądź wdzięczny, że są klaksony. Wiesz, co by się stało, jakby nie było w samochodach klaksonów? Ty się denerwujesz, że ktoś ciśnie. Rozumiesz, o co chodzi? A masz pojęcie, jakby było w Indiach? W Indiach. Chciałbyś w Indiach jeździć? W Indiach? No po prostu popatrz, jak się w Indiach jeździ. W Indiach się jeździ i tam się... Wiesz, o co tam się modlisz? Tam ustanawiasz, że przeżyjesz, proszę ciebie, drogę do pracy. Bo tam nie ma przepisów. Tak, tam jedziesz tam, gdzie jest wolne. Rozumiesz, o co chodzi? Tam nie ma człowieku. Tam musisz człowieku w ogóle się... Tam wszystkie samochody są człowieku podrapane. No i to jest dokładnie. Nie możesz jej przejechać, bo cię zlinczują. Człowieku. To dzięki Bogu za to, że tutaj... Boże, dziękuję ci za te korki na autostradzie tutaj. Stoję sobie w korku, mam klimę. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma krów, nie ma nikogo. Rozumiesz? A ludzie tego nie robią.
Rozumiesz? Ludzie się zachowują, kurczę, człowieku, jak Michael Douglas, człowieku, w tym filmie, człowieku, co mucha mu tam lata w samochodzie, dostaje psychozy i chodzi, zabija później. Rozumiesz, o co chodzi? No tak. Bądź wdzięczny. Ty masz dziś zupełny dostęp do Boga. Pociągnij temat wdzięczności związanej z Bogiem. Nie odchodź od tego tronu. Wiedz, że możesz się utrzymywać tylko przy tym tronie za pomocą wdzięczności. Nie lewituj gdzieś daleko. Chcesz mieć szmal? Dziękuj za każdy grosz. Nie narzekaj. Dziękuj za pana, panią w skarbówce, w ZUS-ie. Dziękuj, kurczę. Dziękuj za to wszystko. Dziękuj w ogóle przed ludzie, że my tutaj żyjemy i normalnie funkcjonujemy. To też są cuda normalnie, człowieku, rozumiesz? Rozumiesz? To są jakieś cuda, że to przy tym systemie skarbowym, ZUS-u, wszystkiego, że tu nie człowiek nie zwariował od tego wszystkiego. Wiesz, o co chodzi? Że żyjesz. Podziękuj za tych ludzi. Dziękuj, powiedz, Boże, niech ta pani z tej skarbówki, kurczę, niech ona naprawdę ma dobre dni. Jak ona przyjdzie do pracy i będzie rozpatrywała moją sprawę, niech ona naprawdę się dobrze czuje, Boże kochany. Bo jak ona będzie się źle czuła, jak ona się w domu pożre z mężem, to ja będę miał jatkę. Tutaj, rozumiesz, o co chodzi? Bo ona na mnie wyleje całą frustrację tutaj, kurczę. Boże, dziękuję Ci za nią, za jej męża, jestem Ci wdzięczny, za jej dzieci, że są posłuszne, że ją nie kopią pod stołem. Rozumiesz, o co chodzi? Obłóż to dziękczynieniem. Bądź takim człowiekiem. Ja Ci tego życzę z całego serca, bo ja tak żyję, no. Ale też nie jestem w tym jeszcze doskonały. Za mało mi tego. Ale będę w tym jeszcze lepszy, także ja Wam to obiecuję.